Jak nie pisać powieści, jak nie pisać, nie tworzyć wątków w powieści, jeśli chcesz, aby Twoja powieść była wydana. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam do słuchania. Cześć, jestem Marta Pryzowska i dzisiaj porozmawiam z Tobą na ten temat, jak nie pisać powieści, jak nie tworzyć wątków w powieściach. To jest oczywiście na podstawie książki How Not to Write a Novel, bardzo zabawna książka, ale jest nierozumiana w języku polskim, w związku z tym dla wszystkich osób, które się interesują tematem, najciekawsze wątki z tej książki przekazują w sobotnich audycjach. Tak więc, wątki, czyli tradycyjnie, najpierw wymienię Ci, jak nie robić wątków, potem rozwinę temat, więc słuchaj. Cztery rzeczy, wątki. Nie wolno wprowadzać do powieści wątków nieistotnych, zbyt skomplikowanych, codziennej rutyny, listy zadań. Nie można tworzyć wątków jako listę zadań, wypunktowania. Przechodzimy do wyjaśnień. Wątki nieistotne. Powieść musi być wciągająca dla redaktora, bo on myśli o tym, żeby była wciągająca dla czytelnika. Tak więc jeżeli powieści jest pełno wątków totalnie nieistotnych, nie wiem, opis kota, czy inne rzeczy, czy nie wiem, wprowadzenie przyjaciela, czy przyjaciółki, którzy totalnie nie mają żadnego wpływu na akcję w powieści, to jest to wątek nieistotny i takich wątków powinniśmy unikać, jeżeli chcemy, aby nasza książka została wydana. To samo dotyczy właśnie dzieciństwa, opisu rzeczy. To nie jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, to jest powieść. Tu mają być konkretne akcje, żeby to było żywe, żeby to było wartkie, żeby coś prowadziło do czegoś, żeby to było logiczne, żeby to było ciekawe. Kolejna rzecz, zbyt skomplikowane wątki. Jeżeli wątek jest tak skomplikowany, jak to było określone w tej książce, że jest bardziej skomplikowane niż teoria strun, no to czytelnik nie będzie chciał tego czytać, bo będzie się czuł za głupi, a nikt nie lubi się czuć głupi, nikt nie lubi wymądrzających się osób. Tak więc nie piszemy w ten sposób powieści, że wątki są tak zagmatwane, że totalnie, nie wiem, tylko jak węzeł gordyjski, że jest tylko jeden sposób, żeby to rozwiązać, po prostu powieści nie wydać. Tak więc wątki powinny być skomplikowane, ale nie nadmiernie. Trzecia rzecz, pokazywanie codziennej rutyny wątka. Każdy ma codzienną rutynę, twój bohater powieści też, ale to nie znaczy, że masz ją szczegółowo opisywać. I tam była opisana taka powieść, gdzie pół książki to była codzienna rutyna bohatera. Było opisywane, jak się obudził, jak się przeciągnął, jak sobie pomyślał, że chyba musi iść do ubikacji, jak załatwił sobie potrzebę fizjologiczną, jak sobie wziął, jak sobie zjadł śniadanie, zrobił śniadanie, zjadł śniadanie, nalał sobie soku, wypił sobie sok, jak sobie nożył buty, wsiadł do samochodu, nacisnął pedał gazu, pojechał i tak dalej, i tak dalej. Co gorsza, jego dziewczyna też miała codzienną rutynę, której była poświęcona druga połowa książki. Ludzi to nie interesuje. Ludzie sięgają po powieść po to, żeby się zaciekawić. A codzienna rutyna nikogo nie jest interesująca chyba. No chyba, że nie. Codzienna rutyna milionera dla osób, którzy chcą zostać milionerami i chcą, nie wiem, podchwycić jakiś sposób, w który oni mogliby też być milionerami. No to wtedy może. Ale nie takiego normalnego bohatera. Czyli nie robimy codziennej rutyny. Wątki są przedstawiane jak lista zadań, też opisy, jak lista, jak wypunktowanie. Słuchaj, lista zadań jest fajna dla, czy wypunktowanie jest fajna dla książek, które są poradnikami. Tam jest to wręcz niezbędne i przydatne. Tam potrzebne są ścisłe konkrety. Natomiast jeżeli twój wątek wygląda jak lista zadań, to już nie jest fajne. I zaraz ci podam przykład. Jest sobie przykład taki z tej książki. Zaczyna się obiecująco, ale potem już nie robi się obiecujące. A więc kobieta zaprosiła mężczyznę do swojego mieszkania, więc już tam ci wyobraźnia pracuje, o rany, co to będzie, ale się naczytam. Nic bardziej mylnego, naczytasz się, ale nie tego, co byś chciał lub chciała. I kobieta mu krząca. Pójdę do łazienki, nałożę sobie coś wygodniejszego. No i idzie do tej łazienki, więc ty czekasz, co tam będzie.
prawda? Te różne rzeczy się u tobie dzieją. No i co tam będzie? No słuchaj, co tam będzie? A więc ona wchodzi do łazienki, zamyka drzwi. Najpierw ściąga jedną parę skarpet, potem drugą. Ciekawe, co ma dwie pary skarpet. Potem poprawia sobie makijaż, potem widzi, że kreska na oku nie jest dobrze zrobiona, więc ją wyciera bacikiem. A potem ściąga sobie top, podziwia sobie różne rzeczy w swoim ciele. Potem ściąga sobie majtki. I drugie majtki, słuchaj, on ma drugie majtki, on ma dwie pary majtek. Po co je dwie pary majtek? To mnie jako zaciekawiło w tym wątku. Bo mnie to zaskoczyło. I tam wszystko jest po kolei, jak ona po kolei coś ściąga, a ma tego kurczę, jakby chciała wygrać w rozbieranego pokera, więc naładowała na siebie mnóstwo rzeczy, żeby jak najdłużej się rozbierać, nie? Tak więc ty po prostu już w trakcie zasypiasz. To jest lista zadań. Lista zadań, które ona wykonuje. Tak, nie robimy wątków, bo są nieciekawe. Tak więc, podsumowując, jak nie robimy wątków? Nie wprowadzamy wątków nieistotnych, w tym nieistotnych ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnego wpływu na akcję. Nieistotnych zwierząt, no chyba, że to jest książka o Lessie. Nieistotnych rzeczy, dzieciństwa, które, nie wiem, flashbacków z dzieciństwa, które do niczego nie prowadzą, nie miały żadnego wpływu, nie wiem. Ale fajnie się bawiłem, jak miałem 7 lat, grałem sobie w piłkę z kuzynami, ale to nie ma wpływu w ogóle na tę osobę, w żaden sposób ani na akcję, więc po co to wprowadzać? Tak więc nie wprowadzam też wątków, które są listą zadań. Tak to się nie robi, jeżeli jesteście wydanym, według tych redaktorów. Jeśli interesuje Cię ten temat, jak nie pisać powieści, czyli jakie wątki unikać, aby zostać wydanym, to zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, aby być powiadomiony o dalszych artykułach tego tytułu. Planuję je na kilka miesięcy lub dłużej, jeśli Ci się spodobają. Pozdrawiam serdecznie, Martę Przychała-Zarzycka, żyj mądrze i zdrowo.